Na tym filmie pokażę, jak można metodą najniższego i najwyższego punktu, czyli tak zwaną metodą wartości ekstremalnych, określić, jaki jest wzór liniowej funkcji, przykładowo kosztów, w zależności od wielkości przebiegu samochodu, czyli na zastępstwo można by było powiedzieć w zależności od wielkości produkcji. Treść zadania jest następująca. Przeprowadzono badania, rozpoczęto je od zestawienia godzin jazdy w kolejnych miesiącach. Dane te przedstawiają się następujące i mamy je podane. Dla kolejnych 12 miesięcy mamy wysokość kosztów, jakie zostały osiągnięte w związku z przebiegiem samochodu w określonym liczbie kilometrów. I jak mamy polecenie, na podstawie podanej wielkości ustalić zależność kosztów, wyznaczając funkcję kosztów całkowitych przy pomocy metody najniższego, najwyższego punktu, możemy zinterpretować uzyskane wyniki. Musimy pamiętać o tym, że najlepiej od razu odróżnić, dla której ze zmiennych my budujemy taką funkcję. Ma być to funkcja kosztów całkowitych, bo faktycznie to koszty całkowite zależą od przebiegu, a nie przebieg od kosztów. A więc zmienną zależną, dla której będziemy budować funkcję, będą to koszty transportu wyznaczone, tak jak tu widać, w złotówkach i one zależą od zmiennej niezależnej, którą nazywamy tutaj przebieg wyznaczany w kilometrach. W tej metodzie najważniejsze jest wskazanie, dla jakiego miesiąca mamy najniższe i najwyższe wartości kosztów. Te najniższe i najwyższe wartości kosztów najlepiej uzyskać na podstawie takiego przefiltrowania danych od wartości najniższych do najwyższych lub na odwrót. Dzięki temu bardzo szybko dowiemy się, w których to miesiącach koszty były najwyższe i najniższe i można się spodziewać tego, że większy przebieg to będą większe koszty. Widać tutaj zależność, ale nie wiemy o ile za każdym razem rosną te koszty całkowite, bo jak tu mamy dwie sytuacje, że przebieg w wysokości 2000 km daje nam podobne koszty, ale nie identyczne, najlepiej w tym momencie zastosować jakąś metodę takiego określenia, jaka jest około zależność między przebiegiem samochodu w kilometrach i wpływem tego na koszty liczone tutaj w złotówkach. I bierzemy do wyznaczenia takiego wzoru zależności kosztów od przebiegu dwie wartości najwyższe kosztów, bo dla kosztów będziemy budować taką linię regresji, czyli inaczej taki wzór funkcji liniowej. I jak widać, dla miesiąca stycznia i czerwca mamy dwie najwyższe i najniższe wartości, po prostu dwie najbardziej ekstremalne. I stosując wcześniejsze oznaczenia, mamy dwa punkty, gdzie wiemy, ile wynosi Y, ile wynosi X. Mamy to tutaj wpisane. I jeżeli będziemy podstawiać do równania teoretycznego, który ma wzór funkcji liniowej, czyli AX plus B, gdzie A i B to są dwie liczby, które musimy określić, będzie można dowiedzieć się, jaka jest zależność między kosztami a przebiegiem, czyli między Y a X. Dalej idąc, jeżeli podstawimy w miejsce Y i X do wzoru ogólnego 3400 i 1000, a potem w drugim miejscu 43500 i 2300, możemy w tym momencie uzyskać układ dwóch równań z dwoma niewiadomymi. Czy rozwiążemy to metodą przeciwnych współczynników, czy podstawiania, czy różnic, nie ma to naprawdę żadnego znaczenia. Ważne jest to, żeby się dowiedzieć, ile wynosi A i B dowolną metodą. Zawsze różnymi metodami, a można uzyskać ten sam wynik. Nie ma to większego znaczenia. Ważne, żeby wyniki były poprawne. I teraz, jeżeli mamy pierwsze równanie i drugie równanie, a między nimi policzymy różnicę, czyli elementy tutaj po lewej stronie minus element w kolejnym wierszu, tu wpiszemy różnicę i zapiszemy znak równa się i będą te elementy minus te elementy zapisane w tej stronie, można całkowicie zredukować elementy B, bo plus B i minus B daje nam całkowicie skreślenie B. Co to daje? To, że bardzo sprawnie jesteśmy w stanie określić, ile wynosi A, czyli współczynnik kierunkowy w tej regresji z jednozmienną X,
tą metodą wartości ekstremalnych. I otrzymujemy 10,076 w jakimś zaokrągleniu. Teraz pytanie, ile wynosi element B w tej funkcji? Wiemy, że A wynosi 10,076, a ile wynosi B? To podstawiamy do pierwszego lub drugiego równania, dopiero co otrzymano wartość A i będziemy mogli wyznaczyć B. Tutaj zostało to podstawione do pierwszego równania i jeżeli powiedzmy ten element A z 1000 przerzucimy na z prawej na lewą stronę, otrzymujemy 30 400 minus i to będzie nasza wartość B, która została po prawej stronie, a więc szukana przez nas wartość wynosi w przybliżeniu 20 324. Jeżeli ja wiem, ile wynosi A i wynosi B w funkcji tutaj zapisanej jako liniowej na podstawie dwóch punktów, możemy zapisać, jaki jest wzór ogólny takiej funkcji, ale oczywiście zastosowaniem tych tylko punktów ekstremalnych dwóch. Bo ja zamiast wziąć 12 punktów, jakby to było w jakiejś statystyce czy w ekonometrii, wzięłam tylko dwa punkty najbardziej skrajne i to równanie niekoniecznie dobrze odwzorowuje rzeczywistość, bo jeżeli przebieg jest na przykład 1500 km, to oznaczenie musimy wiedzieć, że szukamy, ile wynosi poziom kosztów transportu przy takim przebiegu, czyli gdy w miejsce x podstawimy 1500 i to, co otrzymamy, będzie to jakiś wynik. Tylko w tym momencie ten wynik niekoniecznie musi się pokrywać z tym wynikiem, który będzie gdzieś około tych wyników. To nie musi być dokładnie ten sam wynik, ponieważ ta metoda jest bardzo uproszczona. Bazuje ona tylko na najwyższej wartości funkcji y, jak i tutaj najniższej, i najwyższej. I to jest taka bardzo uproszczona metoda, stosowana raczej tylko w rachunkowości zarządczej, bo nie wykazuje ona takiej dużej dokładności. Na koniec zostawiłam element interpretacji. Jest to wzór funkcji liniowej, przy której przy x jako zmiennej niezależnej, czyli przebiegu w kilometrach, stoi liczba. Jest to tak zwany współczynnik kierunkowy i ta liczba mówi o tym, tak ją interpretujemy, że jeżeli x wzrośnie o jedną jednostkę, czyli na przykład przebieg samochodu będzie o 1 km dłuższy, czyli po prostu samochód przejedzie jeden dodatkowy kilometr, koszty transportu teoretycznie wzrosną o dodatkowe 10,076 zł. To jest kwestia, ile powiedzmy kosztuje nas dodatkowy kilometr, a ta kwota, która tutaj jest podana, możemy ją potraktować jako koszt stały. Czyli jeżeli x jest zerowy, to teoretyczna wartość y wynosi 20 324 zł. Czyli może to być na przykład koszt po prostu wynajmu samochodu, którym podróżujemy, czy też inna wielkość, która posiada taką interpretację, że ten koszt jest i tak ponoszony, jeśli nawet samochód nie jest na trasie, nie ma dokonywanych żadnych przejazdów, więc jest to dla mnie koszt stały, a to jest tak zwany koszt krańcowy, czyli koszt, o ile zwiększy mi się koszt transportu, jeżeli zostanie wykonany dodatkowy kilometr na tej trasie.